Nowy rok to dla wielu osób nowy początek, zastrzyk motywacji. Pewnie wśród Was są osoby, które choć raz w życiu wraz z rozpoczęciem nowego roku postanowiły rzucić palenie, schudnąć, przytyć, zdrowiej się odżywiać, zadbać o swoje zdrowie psychiczne, czy w końcu wykonać kilka ważnych badań profilaktycznych. Dlatego dzisiaj postaram się podrzucić Wam kilka takich pomysłów, wskazówek na postanowienia noworoczne, które pomogą Wam lepiej zadbać o swoje zdrowie. Ja nazywam się Małgorzata Bekier, jestem farmaceutką, a Wy oglądacie kanał Gdzie Polek i to będzie taki trochę mniej medyczny filmik, coś luźniejszego. To, co jest moim zdaniem ważne w kwestii właśnie takich postanowień i chciałabym, żeby wybrzmiało na początku tego filmu, to to, że nie musisz czekać na nowy rok. Codziennie jest odpowiedni dzień, żeby zrobić coś dobrego dla swojego zdrowia. Jedne osoby potrzebują jakiejś specjalnej granicy, że od dzisiaj robię to i to lub rezygnuję z czegoś. Natomiast jeśli już siebie znasz i wiesz, że zwykle po kilku tygodniach wracasz do starych nawyków lub nawet jest jeszcze gorzej niż na początku, no to może warto tym razem nie narzucać sobie jakiejś presji związanej ze szczególną datą. Jeśli ma to być na przykład aktywność fizyczna czy zdrowe odżywianie, może warto zacząć od małych kroków. Jak na przykład odzwyczajam się od słodkiej herbaty, słodzę o połowę lub jedną łyżeczkę mniej lub co drugi dzień wychodzę na 20-minutowy spacer. Badania profilaktyczne. W internecie można znaleźć sporo propozycji takich planerów na cały rok, również takich, w których będą przypomnienia dotyczące właśnie profilaktyki. Oczywiście nie musicie mieć jakiegoś dedykowanego produktu. Ja na przykład używam przez cały rok jednego kalendarza, takiego papierowego i na zbiorczej karcie z całym rokiem widzę, kiedy byłam u lekarza, kiedy robiłam badania itd. Taki planer zdrowia może przypomnieć Wam o kolejnej cytologii, wizycie kontrolnej u ginekologa, stomatologa, czy choćby o morfologii. A skoro już jesteśmy przy badaniach profilaktycznych, przy badaniach laboratoryjnych, to jeśli w wynikach pojawiają się pewne niedobory, a stawiam, że u większości z nas wyjdzie na przykład niedobór witaminy D, to taki planer również świetnie sprawdzi się w budowaniu codziennego nawyku suplementacji. Na przykład codziennie odhaczacie, że pamiętaliście o tabletce czy kroplach. Jeśli natomiast potrzebujecie dobrać odpowiednią suplementację, no to farmaceuta oczywiście jest osobą, która może Wam w tym pomóc. A jeśli poszukujecie już wybranego preparatu, no to na Gdzie Polek znajdziecie najbliższą aptekę, która ma go na stanie lub możecie skorzystać z zamówień online. Zdrowiej się odżywiać. Jeśli Wasze postanowienia odnośnie zdrowego odżywiania polegało na tym, że od jutra nie jem żadnych słodyczy. No i po pierwszym, drugim, trzecim razie zjedzenia cukierka w ogóle porzuciliście to postanowienie z myślą, że to nie dla Was, no to mam nową propozycję. Podejdźcie do tego stopniowo, małymi krokami. Na przykład zastanówcie się, jakie produkty w Waszych lodówkach pojawiają się często, ale wiecie, że nie są zbyt zdrowe. Na przykład dosładzane jogurty. Zamieńcie je na jogurty naturalne, do których sami będziecie dodawać porcje ulubionych owoców. Albo jeśli w ciągu dnia w ogóle nie pijecie wody, tylko na przykład soki lub napoje, zacznijcie rozcieńczać je wodą pół na pół. Niech takie drobne zmiany już zostaną z Wami na dłużej. Możecie również zacząć czytać składy produktów. Efektów tego nie zobaczycie z dnia na dzień, ale po pewnym czasie będziecie już potrafili chociaż je ze sobą porównywać, choćby pod kątem zawartości cukru czy zbędnych dodatków. Warto skorzystać też z pomocy specjalisty, czyli dietetyka, więc jeśli chcecie umówić się na telekonsultację, no to możecie to zrobić za pomocą naszej strony. Zostawiam również link do filmu, który już jakiś czas temu nagrałam na kanał Gdzie Polek i omówiłam w nim kwestie m.in. insulinooporności, stanu przedcukrzycowego i wyjaśniłam, dlaczego niektórym może być trudniej zrzucić nadmiar kilogramów i dlaczego to jest takie błędne koło i ciężko z niego wyjść. Gdzieś tutaj pojawi się link. Być aktywnym fizycznie i schudnąć. To bardzo podobny schemat do poprzedniego. Dość często słyszę o tym, szczególnie jeśli mowa już o takim początku roku, postanowieniach, że osoba, która do tej pory nie robiła kompletnie nic, jeśli chodzi o swoją aktywność, nagle chce chodzić na treningi, na siłownię 5 razy w ciągu tygodnia
i w ciągu miesiąca zbudować muskulaturę czy schudnąć. W mojej opinii w 80-90% przypadków nie ma prawa to się udać. Ja mam kilka takich swoich punktów, które musi spełniać dana aktywność, żebym wiedziała, że jest szansa, że będę to robić regularnie i jednym z takich najważniejszych aspektów jest po prostu to, żeby to sprawiało mi frajdę. Pomagało się wyłączyć, skupić się na tu i teraz. Dla mnie czymś takim były treningi boksu, taniec czy jazda konna. Rzucić palenie. Generalnie ograniczenie używek to temat bardzo złożony i trudny. Jeśli chodzi o papierosy, to jedne osoby zrzucają z dnia na dzień, a inne stopniowo. Czym jest nikotynowa terapia zastępcza i jakie możliwości wsparcia możecie znaleźć w aptekach? Dowiecie się z filmu, który jest już na naszym kanale i też zostawiam Wam tutaj link. A jeśli macie pytania dotyczące preparatów z apteki, to zapraszam do zadawania ich farmaceutom na Zapytaj Farmaceutę na naszej stronie. Znajdziecie również kilka ciekawych tekstów i o papierosach, i o alkoholu. Do wszystkiego zostawiam Wam linki w opisie filmu. Zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Wiem, że bardzo łatwo jest bagatelizować problem, udawać, że to nic poważnego, że tak już mamy. Jednak warto zauważyć, że gdy coś nas boli, niepokoją nas wyniki badań laboratoryjnych, idziemy do lekarza. Tak samo, gdy psychicznie czujemy, że coś jest nie tak, ten stan, którego nie potrafimy może do końca nazwać, trwa za długo, idziemy do psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. Czym różnią się ci specjaliści? Kiedy i do kogo się zgłosić? Czego możemy oczekiwać? Bardzo polecam Wam rozmowę z psychologiem, w której te wszystkie kwestie zostały wyjaśnione i również zostawiam Wam tutaj linki i w opisie filmu. Według mnie postanowienia noworoczne się nie spełniają, tylko się je spełnia. Dlatego mimo początkowej fali motywacji i tej iskry w oku, która u każdego z nas gdzieś tam się pojawia na samą myśl o zmianach, warto też na chłodno podejść do zaplanowania poszczególnych kroków. Czasami zrobić jeden krok do przodu, później dwa kroki do tyłu. Bądźcie dla siebie wyrozumiali, ale też pamiętajcie, że zmiany nie przyjdą same z siebie. Jeśli chcecie być na bieżąco z tematami zdrowia i leków, to niech tym ostatnim pomysłem na postanowienie noworoczne będzie subskrybowanie naszego kanału i śledzenie nas na Facebooku, Instagramie czy TikToku. Staramy się tworzyć dla Was ciekawe i pomocne treści, dlatego dajcie znać w komentarzu, jakie tematy Was interesują, co chcielibyście oglądać tutaj w przyszłym roku i co ważne, dajcie też znać, czy macie swoje postanowienia noworoczne. Może ktoś z Was też ma jakieś ciekawe wskazówki dla innych osób z gdzie polekowej społeczności, dlatego śmiało dzielcie się nimi w komentarzach. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Trzymam kciuki za Wasze i za swoje postanowienia. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!